Polacy 5 milionów wydaliby przede wszystkim na różnego rodzaju inwestycje, przede wszystkim nieruchomości, pomoc najbliższym oraz spłatę długów. Gdzieś na kolejnych pozycjach pojawiają się spełnienie marzeń, takich jak podróż dookoła świata i tego typu spełnienie marzeń. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to przede wszystkim nieruchomości. Nieruchomości od kilku lat plasują się na pozycji numer jeden, jeżeli chodzi o inwestowanie. Natomiast ja zachęcałabym jak zawsze do takiego mocnego dywersyfikowania naszych oszczędności. Jeżeli już mamy te 5 milionów złotych, to oczywiście nieruchomości, bo one widać cieszą się ogromnym zaufaniem i popularnością wśród Polaków. Natomiast warto też część środków ulokować, zainwestować w produkty inwestycyjne typu fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ale również część zostawić na lokacie terminowej bądź na koncie oszczędnościowym, gdybyśmy ewentualnie nie potrzebowali dostępu takiego bieżącego do swoich oszczędności i swoich środków. Jeżeli chodzi o pomoc rodzinie, to badanie pokazuje, że przede wszystkim ta skłonność pomocy najbardziej tutaj jest widoczna u osób powyżej 50 roku życia. Prawdopodobnie doświadczenie, sentyment, zebrany właśnie bagaż doświadczeń powoduje, że osoby powyżej 50 roku życia chętniej pomagają, chcą pomagać swoim bliskim. Ci młodsi natomiast w okolicach 30 roku życia swoje nadwyżki finansowe, czy ewentualnie tutaj, jeżeli byłoby to taka duża, nowa fortuna z tytułu spadku 5 milionów złotych, część środków pewnie przeznaczyliby na edukację swoich dzieci, uniwersytety zagraniczne i tego typu dodatkowe elementy związane z edukacją, czy podwyższeniem poziomu edukacyjnego swoich dzieci. Racjonalność odpowiedzi badanych jest tutaj bardzo wysoka i nawet badania pokazały, że dostając spadek w wysokości 5 milionów złotych, większość ankietowanych nie zrezygnowałaby ze swojej pracy bieżącej. Czyli takie bardzo racjonalne podejście, z jednej strony mam oszczędności, inwestycje, spadek i oczywiście szukam pomysłu na inwestycje czy ulokowanie tych 5 milionów złotych spadku, natomiast z drugiej strony bardzo racjonalne podejście, czyli nadal mam swoją pracę bieżącą i z niej nie rezygnuję. Druga rzecz, kwestia właśnie spełnienia marzeń. Oczywiście gdzieś te takie elementy w postaci wycieczek dookoła świata, podróży dookoła świata, one pojawiają się w wynikach niżej i są w sferze marzeń. Niemniej jednak jestem przekonana, że pewnie część z tych środków, z 5 milionów złotych, jednak ankietowani finalnie przeznaczyliby właśnie na takie dopięcie jakby swojego zadowolenia z tak dużego spadku, który by otrzymali.